duży poczek z mojego taki bardzo duży z czekoladą i z białymi paskami białej czekolady. Krem z wysienką i z nadzieniem. Jak głosi przesąd, kto w tłusty czwartek nie zje pączka, ten nie będzie miał szczęścia. Krepla trzeba więc zjeść obowiązkowo. Jednego, dwa, a może nawet więcej? Zamówiłem na czwartek 20 pączków. A szczerze? Staram się być szczery i chyba ze 20 co najmniej. Ale nie lada sztuką jest usmażenie tego idealnego. Proces przygotowania pączka polega na zrobieniu ciasta drożdżowego, w który w skład wchodzi mąka, woda, masło, jajka, drożdże, cukier, wiadomo. Ciasto zostaje wymieszane, zostawiamy je do wyrośnięcia. Potem ciasto jest porcjowane, wyrabiane na pączki, to jest tak zwane potocznie kulanie. Po wykulaniu znowu jest odkładane na bok, czekamy aż wyrośnie. Potem jest proces smażenia. Smażymy w temperaturze około 160 do 165 stopni. Pączek po usmażeniu jest nadziewany, lukrowany. Pączki z konfiturą lub marmoladą, skąpane w lukrze, a może jedynie opruszone cukrem pudrem. Jakie najczęściej wybieramy? Pączki z czekoladą, z adwokatem, z konfiturą wiśniową, z kajmakiem, z bitą śmietaną. No i potem jeszcze oprócz tego mamy nadziewane pączki takimi domowymi konfiturami. Te popularne z pudrem i z marmoladką z róży. Z nutellą, z adwokatem. Na dzień różane, mogę tak wymieniać godzinami, to będzie nudne. Zwykłe, tradycyjne, żadnych dodatków, które tylko przeszkadzają smaku. Tradycyjne z marmeladą. Jedno jest pewne, w tłusty czwartek wszystkie słodkie chwyty dozwolone.